Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Pastylki Collagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. Ponad 100 załóg, 9 odcinków specjalnych, do tego widowiskowe kryterium uliczne z okazji stulecia powstań śląskich w Chorzowie i odcinek specjalny w centrum Katowic. To gwarancja dużych emocji już od startu. 10 września rusza największa impreza motoryzacyjna w regionie, tegoroczny Rajd Śląska. Chyba największe emocje będą w piątek, bo tak naprawdę ten rajd się zaczyna w piątek tutaj pod Stadionem Śląskim w Chorzowie, gdzie jest taki odcinek pokazowy, gdzie będziemy właśnie kręcić się wokół beczek, że będzie ten ryk tych samochodów, ten swój tej spalonych opon. Wydaje mi się, że to jest bardzo wymagająca trasa i mimo, że ma tylko 100 km, to naprawdę trzeba się bardzo mocno skoncentrować i być uważnym na każdym kilometrze odcinka, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Na ponad 100-kilometrowej trasie ścigać będzie się krajowa czołówka rajdowa. Prawdziwe ściganie zacznie się w sobotę 11 września. Jak zapewniają organizatorzy, mimo iż jest to kolejny rajd drogami województwa śląskiego, to zawodnicy muszą być przygotowani na wiele nowości. Trasa jest inaczej poprowadzona po prostu. Mamy całkowicie nowy odcinek Arche, czyli to jest odcinek w Bestwinie, który jakby nie jechał w żadnym innym rajdzie, dlatego naprawdę jest nowy. Gdzieś może jakiś kawałek tylko był tam znany. Pozostałe odcinki są tak skonfigurowane, że też jakby wcześniej żaden rajd taką konfiguracją, taką pętlą nie szedł. Na trasę rajdu wyruszą też samochody z bogatą przeszłością. Klasyczne dziś rajdówki z lat 60., 70., 80. i 90. XX wieku. W sumie 14 takich aut będzie się ścigać na drogach województwa śląskiego.